Przyszedł wrzesień i wszyscy poszli do szkół, a ja nie. I w tym momencie widzę ogromny plus tego, że nie muszę chodzić do szkoły, a nazywa się to masz czas zawsze i możesz sobie wyjechać po prostu na wakacje nawet we wrześniu. I z tego powodu ja też właśnie będę wyjeżdżał, dlatego muszę nagrać filmy na zapas. Możliwe, że nie będą się pojawiać filmy codziennie, no ale przez ostatni tydzień pojawiały się co drugi dzień, więc w sumie was to chyba już nie zaskoczy. W dzisiejszym odcinku mamy skrzydła. Skrzydła, dzięki którym będziemy mogli szybować jak ptaki. Mamy 9 rodzajów skrzydeł, mamy takie slajmowe, mamy takie, nie wiem jakby to powiedzieć, anielskie, ale mamy również demoniczne i w dzisiejszym odcinku wszystkie z tych skrzydeł sobie przetestujemy i zobaczymy, które są najlepsze. Kiedyś nagrałem już podobny odcinek, z tym, że to były różne rodzaje elytr i ten odcinek wam się bardzo spodobał, bardzo fajnie poszedł, więc myślę, że ten odcinek również może bardzo fajnie pójść. A jeżeli wam się podoba, no to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są tutaj często, ale nie zawsze codziennie, ale to ja i tak będę mówił, że codziennie są odcinki. No bo kurczę, przecież jak ja nagrywam daily prawie, że i po prostu raz na jakiś czas trafi się taki okres, w którym rzucam mniej, przecież chyba się tragedia nie dzieje, nie? Bardzo ważna sprawa, na jakimś odcinku mówiłem o tym, że będą odcinki vlogowe jeszcze w tym tygodniu. No właśnie, w sumie nie przemyślałem tego, że jadę właśnie, wyjeżdżam i nie, no nie będzie jeszcze vlogowego w tym tygodniu, ale w następnym mam nadzieję, że już coś się dla was tutaj, prawda, pojawi. No a ja was oczywiście witam w Minecrafcie, w którym jesteśmy i jak widzicie mamy przed sobą tutaj te skrzydła. Mamy pochowane je w skrzyniach, w ogóle to piękne są skrzynie, w ogóle takie, że jak ja włożyłem do skrzyni to tu się pojawiło, co jest w skrzyni, to jest super. Ale dobra, w każdym razie mamy, tak jak powiedziałem, 9 rodzajów skrzydeł. Mamy slajmowe, mamy jakieś niebieskie motyle, mamy czerwone, czy tam pomarańczowe motyle, mamy białe motyle, ćmy. Mamy ćmy, mamy anioła, mamy jakiegoś kurcze, nie wiem co to powiedzieć, demona, mamy jakiegoś kurcze, co to jest, jakiegoś innego demona, mamy kolejnego demona i mamy jakiś, kurde, nie wiem, diabła mamy jakiegoś, no nie wiem, no po prostu mamy różnego rodzaju skrzydła, które sobie dzisiaj przetestujemy, z tym, że sprawdziłem jedną bardzo ważną rzecz przed odcinkiem, która sprawiła, że prawie się popłakałem i to jest taka, że te skrzydła nie umożliwiają nam lecenia do góry, ale umożliwiają nam super spadanie. Dlatego w tym celu mam jedną elytrę, którą po prostu będziemy wzbijać się w powietrze z danymi skrzydłami i po prostu będziemy później nimi szybować w dół i zobaczymy, jak to wygląda. Dlaczego nie działa nimi latanie? Nie wiem, ale jest mi bardzo przykro, że to nie działa, bo chciałbym, żeby to działało, no ale trudno. No, mówi się trudno i żyje się dalej, czasami tak już trzeba. Mam tą samą bluzę, co chyba na każdym odcinku w ostatnim czasie, ale to po prostu dlatego, że nagrywam je w tym samym czasie, po prostu jakoś tak, wiecie, przez ten zapas, więc spokojnie, ja się myję, nie? Jakby co. Dobra, przejdźmy do pierwszych skrzydeł do przetestowania. Mamy slime wingsy i, no powiem wam tak, widzowie, no nie wiem jak wy, ale ja oczywiście lubię bardzo slime'owe jakieś rzeczy, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś było coś takiego jak, tu mamy chyba nawet tego moda, o, są flaki, nasze kochane flaki, które zresztą są na tym nowym serwerze, który mamy, więc będą odcinki i powrót flaków, więc będziecie się cieszyć na pewno. Dobra, załóżmy, mamy tą elytrę, bierzemy sobie jedne tutaj fajerwerki i lećmy w powietrze w takim razie na samą górę, jak najwyżej się da, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądało szybowanie tymi skrzydłami, bo jestem szczerze mówiąc ciekaw, więc uwaga, wymieniamy skrzydła, zakładamy te, bierzemy na... O, tu jesteśmy, dobra, i teraz szybujemy, no bo jaki motyl. No i teraz będziemy spadać pół dnia, bo one spowalniają opadanie i jak widzicie możemy sobie szybować ładnie. No i sobie prawda lądujemy i jestem na survivalu i nie zada mi tu żadnych obrażeń jak wylądujemy, więc to jest mega, mega fajne. O, tam mam te swoje rzeczy, tam muszę w tamtą stronę lecieć. No i co, i w sumie jak te skrzydła oceniam? No jako, że to są slajmowe skrzydła, no to... Czemu ja jajka dostałem, jak wylądowałem? Czy ja wylądowałem w miejscu, w którym po prostu jajka czekały? Dobra, uwaga. Jeżeli z tych jajek wypadnie chociaż jeden kurczak, ocena plus 2 będzie. Ja jakby robię tak. Moja ocena tych skrzydeł to jest takie 6 na 10. Jak wypadnie chociaż z jednego tego jajka kurczak, to będzie to 8 na 10. Czyli plus 2 do tego. Dobra, uwaga. Pierwsze jajko leci. Czy będzie plus 2? Nie, a teraz druga szansa. Czy będzie 8 na 10, czy jednak zostajemy przy 6 na 10? Uwaga, uwaga, uwaga. 6 na 10, no niestety Bóg Minecraftu zdecydował, że jednak będzie 6 na 10. Dobra, ocena 6 na 10. Myślę, że to jest dobra ocena. Jak na pierwsze wingsy, w sensie skrzydła, no to jest okej. Dobra, sprawdźmy sobie drugie. W takim razie tylko załóżmy znowu elytrę. Musimy znowu polecieć dziś wysoko, żeby tam wymienić te skrzydła. Ja myślę, że nie będziemy lecieć aż tak wysoko, bo przed chwilą byliśmy mega wysoko i długo nie widzieliśmy ziemi, a teraz można zobaczyć. No skrzydła wyglądają podobnie, z tym, że uważam, że są takie bardziej
bajkowe? Można tak powiedzieć? Można tak powiedzieć, że są bardziej bajkowe? Wydaje mi się, że tak. Jakby, jeżeli to by miało, jeżeli miałbym innego skina, na przykład, nie wiem, jakiejś wróżki czy coś tego typu, no to te skrzydła na pewno by o wiele bardziej pasowały. No i wydaje mi się, że są całkiem fajne i nawet całkiem fajnie się tak, jak biegam, to wyginają się tak do tyłu. Wyginają się do tyłu, to jest całkiem ciekawy zabieg. Bardzo ładnie wyglądają, myślę, że wyglądają lepiej niż te slajmowe, takie zażygane. Więc ja bym im dał ocenę... No, 7 na 10. 7 na 10 to jest, myślę, dobra ocena. Lepiej niż tamte, ale szału nie ma. Myślę, że te zrobią o wiele większe wrażenie, więc uwaga, sprawdzamy te skrzydła w tym momencie, bo będą moim zdaniem lepsze. Wow, złamałem girę. Co jest, dlaczego nie mogę... Dobra, no i tu jest jakiś... Błąd, dobra, ja ogólnie nie umiem latać elytrami, ostatnio zauważyłem, że mocno mi to nie wychodzi, dobra, tak żebyśmy nie widzieli ziemi i podmieniamy skrzydła, uwaga, te. I jak to wygląda? No te robią lepsze wrażenie, uważam, że są fajne, ja ogólnie bardziej wolę takie, nie takie grzeszne skrzydła, tylko takie, wiecie, z pazurem, więc wydaje mi się, że te demoniczne będą najfajniejsze, ponieważ te, no, fajne, robią dobre wrażenie, myślę, że też takie fajne, bajkowe, dobrze zrobione. Dałbym im ocenę taką samą jak tym, 7 na 10, są to naprawdę bardzo fajne skrzydła. Myślę, że można by było nimi fajnie polatać, z tym, że szkoda, że one nie mają żadnych swoich super umiejętności, bo w tamtym odcinku, który nagrywałem z elytrami, były takie elytry, którymi jak uderzałem w ziemię, to na przykład ziemia się rozwalała. Były takie, gdzie jak uderzałem w ziemię, to pioruny na przykład waliły w tamtym miejscu. Czy jak wlatywałem do wody... To coś się działo w tej wodzie, ale już nie pamiętam co. W każdym razie były te skrzydła takie bardziej zróżnicowane. Te nie mają... Nic nie wprowadzają nowego. No trochę szkoda, mogłyby coś wprowadzić. Może wylećmy na tą wyspę i po prostu z tej wyspy sobie wylądujemy. W ogóle to jest... Nie wiem, jak ja widzę te wyspy, to mam taki sentyment do Palionowa 2, na którym były te slime bootsy, że już się nie mogę doczekać, aż znajdę taką wyspę albo chociażby slime'owe buty na tej naszej mapie i będę mógł sobie znowu je zrobić. Dobra, uwaga, sprawdzamy te skrzydła. Dobra, te skrzydła są do kitu. Po pierwsze, wyglądają źle, są niekolorowe. Po drugie, jak widzicie, moje nogi jakby zahaczają o te skrzydła, więc są totalnie tragiczne te skrzydła. Uważam, że tutaj ocena, no, 2 na 10. 2 na 10 te skrzydła. Są mocno średnie, powinny te dolne skrzydła być wyżej, wtedy bym nie zahaczał nogami. Nie, tragiczne, nawet nie chcę ich mieć, proszę je wyrzucić, są tragiczne. Dobra, anielskie skrzydła, sprawdźmy anielskie skrzydła, jak one tutaj wyglądają, z tym, że uwaga, dzień. Wow, magicznie dzień się zrobił, lecimy znowu na tą wyspę, żeby zobaczyć, jak będą wyglądały, jak będą się prezentowały anielskie skrzydła, z tym, że, dobra, wymieniam je już teraz, uwaga. Nie, no te skrzydła wyglądają mocarnie, ej, serio. To wygląda tak realistycznie, te skrzydła, przysięgam, są mega dobre są te skrzydła, no ej, to... To jest to! Te skrzydła są dobre. I jaki ruch mają w ogóle te skrzydła? To wygląda faktycznie jak realnie ruszające się skrzydła. Ej, dobra, mi się podobają te skrzydła mega. Czy da się na nich latać? No, nie da się. Widzicie, nawet nie jestem w stanie fajerwerki użyć, nie jestem w stanie się położyć tak jak na elytrze, na której wystarczy dwa razy nacisnąć spację i się kładziesz i po prostu klikasz ten. No, ale dobra, załóżmy, wlećmy jeszcze raz, bo te skrzydła naprawdę są mocne. Uwaga, tu... Podobały mi się te skrzydła są super, naprawdę. No, tu na, nie mogę użyć elytry, no nie, znaczy nie mogę użyć fajerwerki, żeby polecieć. No ale skrzydła są fajne i na pewno, jeśli chodzi o taką rozgrywkę z tymi skrzydłami, to może być fajne, ponieważ, no, spadając z wysokości nigdy nie zadawam obrażeń, więc myślę, że całkiem fajne i wydaje mi się, że takie skrzydła są godne polecenia. Ocena tych skrzydeł mocne 8 na 10, naprawdę, 8 na 10 są super. Dobra, mamy teraz Batwingsy, właśnie, to są nietoperze takie skrzydła teraz, dobra. Dobra, sprawdźmy je, tylko najpierw załóżmy sobie elytrę, żeby zbić się w powietrze. Lecimy szybko tutaj do góry, tak żeby zniknęła nam ziemia i teraz, tak, tu i uwaga. No te też wyglądają porządnie. W sensie, wydaje mi się, że teraz weszliśmy na etap tych skrzydeł, które naprawdę mają dobrze odwzorowany ten ruch, nie? Z tym, że... Te nie robią takiego wrażenia jak te anielskie skrzydła, takie mam wrażenie, wiecie? Więc wydaje mi się, że tutaj będą taką ocenę 7,5 na 10. Fajne są, ale mimo, że lubię takie mroczne skrzydła i tak dalej i to fajnie wygląda i ten, to jednak nie zrobiły takiego wrażenia na mnie jak te białe. Te białe były moim zdaniem lepsze. Dobra, polećmy sobie w takim razie znowu do góry i sprawdźmy ostatnie skrzydła, bo zostało nam już tych skrzydeł... 4 chyba, nie wiem ile mi ich zostało. W każdym razie sprawdźmy te. Zmieniony kolor w sumie skrzydeł nietoperza, ale no fajnie, fajnie wyglądają. Fajnie wyglądają, ale też nie zrobiły na mnie takiego wrażenia, jak zrobiły skrzydła te anielskie. I obawiam się, że te anielskie zrobiły największe wrażenie w ogóle z wszystkich. I obawiam się, że wyjdzie, że one są najlepsze. Z tym, że
Kurczę. Te anielskie skrzydła też mają to, że ja mam białego skina, w sensie białą bluzę i one najlepiej wyglądały, więc to ta, tutaj też się robi taki kontrast niefajny, więc szkoda. Ale dobra, przechodzimy do ostatnich dwóch skrzydeł i te mogą zrobić naprawdę duże wrażenie, bo zaczynają się takie fajne, mroczne skrzydła. Ła. Dobra, tu nie umiem latać tymi elitrami, nie denerwuję mnie. To się po prostu jakoś baguje śmiesznie. Ale dobra, wylećmy do góry, sprawdźmy te skrzydła i uwaga, jak te. Nie no, te są fajne, te są fajne. No dobra, te robią na mnie większe wrażenie. Te są po prostu jak te białe, tylko czarne i są takie, wiecie, bardziej agresywne, więc bardzo fajnie. No tym bym tutaj dał 9 na 10 zdecydowanie. 9 na 10 tutaj jest, pięknie się składają. No 9 na 10, te skrzydła są 9 na 10 zdecydowanie. Te Evil Wingsy. I uwaga, ostatnie, Fire Wingsy. W tym momencie sprawdzamy i te skrzydła naprawdę będą moim zdaniem potężne. Jeżeli tutaj nie będzie oceny 10 na 10, będę rozczarowany. Będę rozczarowany, przysięgam, że będę rozczarowany. Dobra, uwaga, zrzucamy to, zakładamy te i uwaga. No, szczerze, no to chyba tamte poprzednie były lepsze. Chyba były lepsze. Gdzie mam? Tam muszę lecieć. Te są takie niby Fire Wingsy. Szkoda, że nie ma żadnego efektu, żeby za nimi jakiś płomień leciał czy coś. Wtedy by na pewno miały dyszkę. Ale... no nie, Evil Wingsy te poprzednie wyglądały moim zdaniem lepiej, więc zmieniam jednak ocenę Evil Wingsów, one są 10 na 10, były najfajniejsze, te tutaj, te są moim zdaniem właśnie te 9 na 10, no nie powiedziałbym, że były najlepsze, mimo że tu się prezentują najlepiej chyba, chociaż... no, te są zdecydowanie lepsze. No dobra, w każdym razie to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Przetestowaliśmy 9 rodzajów różnych skrzydeł w Minecraft, które możemy mieć na modyfikacjach i uważam, że bardzo fajne są te skrzydła. Można fajnie się nimi pobawić i na pewno fajne, że chronią nas przed upadkiem, dzięki czemu możemy sobie, prawda, skakać z najróżniejszej wysokości i nie musimy się martwić, że nam się cokolwiek stanie. Więc tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się, pozdro, pa, pa.